Hej, ja jestem Sarczo, to przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West i dzisiaj zaczniemy sobie od nadrobienia kwestii, o której pisaliście mi w komentarzach już wcześniej, ale także i pod ostatnimi odcinkami. Mianowicie chodzi mi o jeden specyficzny rodzaj znajdziek. Tutaj brakuje mi tylko dwóch punktów Vista Point, a także trzech znajdziek w ramach nieznanego działu. No i tutaj pisaliście mi, że chodzi o totemy wojenne, które zresztą nawiązują do innej serii od Sony, ale to może później. Na razie powiem tylko tyle, że właśnie mowa o trzech totemach wojennych i że one nie są w żaden sposób oznaczone na mapie, więc żeby je zlokalizować, no to musiałem zasięgnąć pomocy w internecie i odnaleźć lokalizację tych znajdziek, żeby móc wam je tutaj pokazać. Na początek wybrałem się tutaj, niedaleko w sumie tej zachodniej wyspy. Mieliśmy punkt Vista Point, jest szklarnia i tutaj zaczniemy sobie od tego schronienia. Będziemy gdzieś w tym kierunku ruszali, podążając tą ścieżką, aż w końcu dostaniemy się do pewnej wskazówki, która doprowadzi nas do pierwszego z trzech totemów wojennych. No cóż, ja już wiem, do czego to będzie nawiązanie. Muszę przyznać, że bardzo fajny easter egg. Ale dopóki pierwszego totemu nie znajdziemy, to jeszcze niczego nie zdradzam. Jeśli ktoś oglądał na moim kanale, albo sam grał w różne produkcje ekskluzywne na PlayStation 4 czy PlayStation 5, no to ten smaczek może się takiej osobie naprawdę spodobać. Tutaj będzie pierwsza wskazówka. Ktoś zostawił siekierę w drzewie. I faktycznie mamy coś tutaj. Topór bojowy, mistrzowsko wykuta broń dwuręczna. Powietrze wokół ostrza jest chłodne. Można to zbadać. Siekiera jest zimna. Kto ją tu zostawił? Muszę poszukać śladów fokusem. No to do dzieła. Możemy ścieżkę podświetlić. No i będziemy szukać dalej. Czyli tak, topór wbity w drzewo znaleźliśmy tutaj, ale musimy jeszcze iść tutaj pod górę. Okej. Tylko, że są maszyny przed nami. Nie wiem, czy nie będziemy musieli walczyć. Nękacze w pobliżu. Patrzcie, patrzcie. Są te sygnały. Dobra, to powiem wam tak. To jest też moment, kiedy możemy sobie odblokować linę przebijającą. Wystrzeliwuje linę, która może się przyczepić do dowolnej części wroga, w tym do pancerza, nawet bez pełnego naciągu. I ja wyrzutnię lin w takim razie sobie teraz wybiorę dla odmiany. Bardzo rzadko korzystałem z niej w tej części Horizona. Tutaj mam jakąś. A nie, to są te wyrzutnie z kanistrem. Tutaj powinienem mieć zwykłą. No, najzwyklejszą totalnie. No bo tej z kanistrem nie potrzebuję. Dobra, niech będzie. Aktywujemy ją tutaj. No i czekamy. Lina przebijająca gotowa. Gdzie te maszyny? O, proszę. Proszę. Rzeczywiście udało się od razu. No ale teraz jeszcze muszę się ustawić. Już nękacz został zatrzymany, tak naprawdę, w tym momencie. Najgorsze jest to, że ciągle tutaj atakują mnie również te solar ptaki. Więc będę musiał uważać. Ale poradzimy sobie, myślę. No, tę linę przebijającą to już bardziej na zasadzie ciekawostki chciałem wam zaprezentować i samemu sprawdzić. Ale nie będę z tego za bardzo na pewno korzystał.
Wow, a tutaj plazma jeszcze do tego wszystkiego dochodzi. Dobra, nie będzie tak łatwo w locie trafić. Jakby się zatrzymał, byłoby lepiej. No już prawie, już prawie. Może teraz tylko łukiem dobijemy. Dobra, to wystarczy. I został jeszcze jeden Solar Ptak. Z tej strony. Kurde, niesamowite. Jaka siła. Bardzo dobrze. Czyli to by było na tyle chyba. A teraz ruszamy za kolejnymi śladami cały czas. W stronę tej chaty. No tutaj też, kurde, te sygnały. Mieliśmy topór, teraz znajoma chata. To nie przypadek. To miejsce sporo przeszło. Zdecydowanie. I pierwszy totem wojenny znajdziemy w tym miejscu. Cóż za znajoma twarz, prawda? Rzeźbiona figurka. Wygląda na jakiegoś boga wojny. Absolutna rewelacja. Totemy wojenne to jest po prostu easter egg nawiązujący do serii God of War, a konkretnie do tego reboota z 2018 roku. Akurat nam się ładnie składa, bo już niedługo, 9 listopada 2022 roku, ukazuje się kontynuacja, czyli God of War Ragnarok, a tutaj właśnie mamy takiego easter egga, który nawiązuje do tej części z 2018 roku, którą na kanale nagrywałem. No i oczywiście, topór wbity w drzewo to jest już nawet nawiązanie do samego początku God of War. Tak samo jak ta chata, gdzie właśnie Kratos, bóg wojny tytułowy, przebywał wraz z Atreusem, czyli swoim synem. Rzeźbiona figurka przypominająca potężnego boga wojny. No i tak to się prezentuje. Teraz będziemy ruszać do kolejnej lokacji, gdzie zdobędziemy drugi totem wojenny. Tak się składa, że pierwszą wskazówkę mamy znaleźć tutaj, na tej wyspie, niedaleko nieznanego siedliska Kłapaków. Ja sobie to teraz oznaczę. No i później będziemy podążać dalej. Czyli to w tym kierunku powinienem się udać. Zaraz zobaczymy. Nie wiem tylko, czy nie będę musiał zawalczyć przy okazji z tymi chłopakami. No jest to możliwe. Chociaż widzę tylko jednego. Chłopak Alfa. Ogień ją skrzywdzi. A to widzicie, jeszcze nie zeskanowałem odmiany Alfa, chłopaka. A tutaj kolejny. W każdym razie nas interesuje to miejsce. W tym drzewie jest pełno strzał. Co się tu stało? No i rzeczywiście. Mamy też mały łuk, mała broń dystansowa z drewna cisowego z cięciwą o niewielkim naciągu. Zbadamy również i ten łuk. Ktoś używał tego drzewa do ćwiczenia celności. Może znajdę fokusem jego ślad. I podobnie jak wcześniej, także i teraz podświetlimy ścieżkę i będziemy dalej podążać za tymi śladami. No cóż, kto zna grę God of War, no to już chyba wie, do jakiej postaci będzie tym razem nawiązanie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wygląda na to, że no tutaj i tak muszę wrócić. Mniej więcej w okolice wcześniejszego ogniska. No to będzie swoją drogą miejsce, gdzie już wcześniej walczyłem z burzoptakiem. Teraz go chyba tutaj nie ma. My musimy dostać się tu. Burzoptak. Zupełnie jakby strzegł martwego miasta. Nie wiem, gdzie ona widzi tego burzoptaka. Bo ja nie za bardzo widzę. Ale widzę za to kolejny totem.
Totem młodości. Dobra, jest burzo ptak. Może go pokonamy najpierw, co? Okej, okay, tutaj podatność na kwas. Przydałoby się zmienić broń w takim razie, tylko pytanie na którą? Może tutaj właśnie płomienny łuk wojownika, jeśli chodzi o ten kwas. Chyba, że miałbym coś innego godnego uwagi za amunicję kwasową. Ale tutaj chyba już nie będę kombinować. Ewentualnie dyskomiot, ale to nie jest najlepszy pomysł. Lecimy. Trzymać się z daleka oczywiście od tych ataków. Musi on być bliżej, żeby móc mu zadać jakieś obrażenia, bo inaczej będzie ciężko. Ależ to wszystko naelektryzowane. No jeszcze, kurde, odleciał za bardzo. Teraz się uda trafić. Nie poddaję się. No muszę nabić ten efekt kwasu. Koniecznie. Dobra. I teraz możemy atakować, co? Najlepiej w te elementy wybuchowe. O, teraz się chyba uda. Dokładnie. Dzięki temu naelektryzowany został. Kolejne. Pięknie. I możemy tak powtarzać jeszcze parę razy. No tutaj właściwie powinienem potężne strzały sobie wybrać, ten specjalny przypływ odwagi. No, ale już teraz trochę za późno. Normalnie sobie poradzimy i tak. O, bardzo dobrze. Możemy obrażenia krytyczne zadać. Niech będzie. I jeszcze raz rzucamy. Tak jest. Czyli burzoptak załatwiony. My teraz spokojnie możemy wracać tam, gdzie burzoptak nas zauważył. No, chyba jesteśmy tutaj cały czas obok. Czy to jednak inne miejsce? Nie, chyba to samo. Bo tu już było widać. Czyli rzeźbiona figurka przypominająca młodego chłopca z małym łukiem. No i proszę bardzo. Jakaś rzeźbiona figurka. Wygląda na chłopca. Dokładnie tak. Mieliśmy Kratosa, no to teraz pora na jego syna, czyli Atreusa. Super sprawa. To teraz możecie zgadywać, kogo zobaczymy, jeśli chodzi o trzeci totem wojenny. Co ciekawe, tym razem musieliśmy cofnąć się zdecydowanie najbardziej do jakichś obszarów początkowych. Tutaj niedaleko mamy kamienne echo między innymi, czy też zasięg cienia, albo ten wyłom. O, patrzcie, tutaj jest sam początek gry, więc zmierzamy na początek w tym kierunku, bo tutaj będzie pierwsza wskazówka. Ruszę tam pieszo, być może, aby nie ominąć żadnych komentarzy Aloy po drodze. Tak jak to miało miejsce właśnie wcześniej w przypadku tego totemu Kratosa czy Atreusa. Po drodze możemy sobie zgarnąć jagody lecznicze. Mogę teraz dominować skaczele. Jak mam złapać jednego z nich? Kurde, nie chciałem szczerze mówiąc z nimi walczyć, ale już to chyba zrobię lepiej. Okej, okay, jeden zdjęty. A teraz pytanie, czy te tutaj będą uciekać? Wolałbym nie. Zatrzymajcie się. Tak jest. No i jeszcze ten drugi. Czy raczej trzeci. Idealnie. Ogólnie zmierzamy tam. Już widzieliście jakiś element do zbadania. Właściwie ten znacznik możemy sobie usunąć. I proszę bardzo. Też jest tutaj coś wbite. Ktoś zostawił młotek w tej maszynie. Powinnam się bliżej przyjrzeć. Dokładnie tak. Mamy młot.
ciężki młot, duża mistrzowsko wykonana broń obuchowa. Też ją zbadamy. Dam głowę, że uderzenie tym młotkiem byłoby głośne jak grom. To robota doświadczonego kowala. Muszę poszukać drogi fokusem. No, kto grał w God of War z 2018 roku, to chyba jest to już bardzo duża podpowiedź. Czyli totem tym razem spotkamy. No ale lecimy. Od razu już tutaj. Patrzcie, patrzcie, jastrząb błysk alfa. Czyli znowu odmiana alfa, której jeszcze nie zeskanowałem do tej pory. Obrażenia od ognia byłyby spoko. Więc spróbujmy. Teraz. Okej. Kurde, to było szybkie. Na górze jest jeszcze jeden. Pewnie trzeba będzie i tak z nim zawalczyć. Ale będziemy na to absolutnie gotowi, oczywiście. Na razie ślady prowadzą tutaj. To wygląda trochę jak wnętrze kotła. Albo może pozostałość jakiejś świątyni? Ha, proszę bardzo. Totemy braterstwa tym razem. Para rzeźbionych figurek przypominających dwóch braci, mistrzów kuźni. Rzeźbione figurki. Jedna wygląda potężnie, druga nieco dziwacznie. Może to bracia? Oczywiście, że tak. I w dodatku za zdobycie trzech totemów otrzymujemy farbę na twarz, która jest nawiązaniem do Kratosa również. Też to sobie przetestujemy. Sindri i Brock. Też znamy doskonale tych kowali właśnie z God of War. Tutaj są obecni. Tymczasem przeniosłem się na cierniowe bagno, gdzie możemy znaleźć kogoś, kto nałoży nam nową farbę na twarz. To będzie w którą stronę w końcu? Jest niby oznaczone, ale jakoś nie mogę tego namierzyć teraz. To ona pokonała Regale. Tutaj, okej. No już tutaj podchodziliśmy, pamiętamy, że tędy można i później na skróty ewentualnie przeskoczyć. Myślę, że w tym odcinku, w tym nowym malowaniu na twarz sobie pobiegamy, bo czemu by nie. Nie chcesz przegapić okazji do handlu ze mną! Zobaczmy zatem, gdzie to w ogóle będzie, czy właśnie na dole? Oczywiście. Znak wojenny. Do zobaczenia! I właściwie... Może powinienem jeszcze zmienić sobie wygląd, żeby nie zasłaniało mi tego tak bardzo. O, na przykład tutaj. Będzie jak najbardziej spoko. I teraz na zbliżeniu widzimy malowanie niczym u Kratosa. Więc naprawdę bardzo fajna rzecz. Tymczasem, jeśli mamy już te totemy wojenne za sobą, to od razu wam pokażę, że na tę chwilę dzięki temu mamy już 96% gry. Kiedy rozpoczynałem odcinek, to było to ponad 94%, więc te totemy też się wliczają do 100%. W przeciwieństwie na przykład do zapisów, aczkolwiek też będę chciał mimo wszystko je pozdobywać. Mimo, że właśnie nie wliczają się do 100% w grze, bo nie są tutaj w ogóle wyszczególnione na tej liście. Ale też mnie bardzo ciekawią. No niektóre jeszcze dopiero czekają na pewno w misjach fabularnych, ale niektóre, przede wszystkim zapisy tekstowe z otwartego świata, no to już będę musiał sobie odnaleźć z użyciem mapek dostępnych w internecie, bo inaczej nie dałbym w życiu rady tego wszystkiego odnaleźć. No ale jednak po kolei... Najpierw to ja bym się udał gdzieś do jakiegoś znaku zapytania. Tutaj na pewno jest taki jeden ukryty pytajnik, zaraz blisko wyścigu, więc na razie tutaj się przenieśmy. Bo w sumie to mnie bardzo ciekawi, co to może być. Tutaj po tej stronie, jak się okazuje. Ciągle jeszcze te punkty Vista Point mnie bardzo interesują. Jak będziemy mieli 100% znajdzie, to też będzie bardziej... dobity ten wskaźnik procentowy całej gry. Okej, metalowy kwiat tutaj.
Trzeba tylko dostać się jakoś na górę do niego. Może tędy, bo tutaj... A, patrzcie. To mogę zniszczyć. I dzięki temu dostanę się tak, na górę. No, jest mały problem. Trochę mi przeszkody utrudniają życie. Teraz się udało, na szczęście. No i nie wiem, czy musimy się wspinać? Nawet niekoniecznie. No ja muszę tutaj przelecieć. Spadam powoli. A, dobra. I teraz tutaj. W ten sposób przeskoczę do tego metalowego kwiata. No dobra. No, jeszcze uwaga. Wejście jest tędy, jak rozumiem. A, to tutaj. Odłamek grynszpanu, do tego starożytna skrzynia. A tutaj w środku już niczego nie ma, tak czy siak. Czyli jeśli chodzi o punkt Vista Point, no to jeszcze będę musiał poczekać. Ejej. Zwiększona wydajność, proszę, mamy nowy zapis tekstowy. Jakaś wiadomość. Ale według moich szacunków moglibyśmy zwiększyć ogólną wydajność o 4-5%, jeśli pozwolimy sztucznej inteligencji na wzrost do 0,4 na skali świadomości. Ogólnie jest tutaj dużo danych uszkodzonych, więc trochę ciężko rozczytać, co tutaj dokładnie było napisane. Ale skrzyń jest jeszcze więcej. Nie wiem, czy tutaj jeszcze przejdziemy, chyba nie. Tak, spojrzę jeszcze z daleka. Tam jeszcze nie zebrałem właśnie zawartości jednej skrzyni, to oczywiście już mniej istotne. Ale jeszcze pozwolę sobie tam chyba podejść. Chyba no teraz tędy jest najlepiej. No nie wiem, jakim cudem nie zauważyłem tego. Nie mogę też się właśnie wspiąć w tym miejscu, tylko muszę tak przejść po schodach. No całe szczęście, że jeszcze spojrzałem, że nie ominąłem jednak tego zapisu tekstowego. No bo kolejny nam wpadł, jakby nie patrzeć. Dobra, tu jest jeszcze jakiś pytajnik, więc obierzemy sobie za cel na przykład to schronienie. No tym razem pora powrócić do lotu na Solar Ptaku. Bo jeszcze w tym odcinku nie mieliśmy okazji, a ostatnio jednak warto trochę popróbować w ten sposób. No i mamy przedostatnie Vista Point w takim razie, patrzcie. Wylądujemy tutaj. Dość już latania. I teraz to zeskanować. Obraz dawnego świata. Chyba widzę fragment miasta. Może Las Vegas? A to kurczę. Las Vegas jest właśnie z tamtej strony. I... widzimy chyba też właśnie to miejsce, tylko musiałbym usadowić się z innej strony, może wyżej. Zobaczymy na początek gdzieś tutaj. Bo jeszcze spójrzmy na mapkę. No tak, no jeśli na Las Vegas mamy spojrzeć, to zdecydowanie tutaj. Więc to nam trochę ułatwia sprawę. No proszę. Co, ja? Nie trafiłem jednak? Wyskoczcie tutaj. No dobra, skoro jest walka, no to może to oznaczać, że jesteśmy we właściwym miejscu. Zaraz to oczywiście sprawdzimy. Jestem blisko miejsca, gdzie zrobiono to. Bez tych maszyn będzie znacznie łatwiej się rozejrzeć. No tak, czyli Aloy jeszcze nam potwierdziła, że jesteśmy mniej więcej w dobrym miejscu. No przede wszystkim samo to miejsce, które zeskanowaliśmy, dużo nam ułatwiło. Dobra. Czyli tak, możemy się teraz rozejrzeć. To już tutaj chyba.
Mam to! Piaskownia, proszę bardzo. Tak to kiedyś się wyglądało. Tu jaka kopuła. Nowy punkt Vista Point. Oznaczyło mi to z jakiegoś powodu? Ciekawe. Na wyspie Iglitz. O! To się tylko odkrywa na końcu, czy jak? Nie wiem. Nieistotne, ale trzeba to będzie nadrobić. No bo już jesteśmy tak blisko. To przystanek Las Vegas w ramach naszej wycieczki. Kiedy Stanley Chen dał Las Vegas nowe życie, odkrył, że utrzymanie tego niesamowitego tworu było niemal równie trudne, co zbudowanie go. Zwrócił się więc do nas, organizacji z doświadczeniem w monitorowaniu środowiska i zielonym budownictwie. Pomogliśmy mu zaprojektować specjalny, zrobotyzowany ekosystem pozwalający identyfikować i naprawiać problemy strukturalne w mieście przy minimalnym wpływie na organizmy żywe na pustyni. No i komentarze standardowo. Ale ładnie to wygląda tutaj po prawej stronie. W takim razie na wyspę Iglitz trzeba się będzie szybko dostać, kurczę, bo już mnie ciekawi, jaka będzie nagroda. Zresztą możemy ją chyba tutaj podejrzeć. Ale nie, tylko punkty doświadczenia, zdaje się. Ciekawe, czy będzie coś więcej? Dowiemy się już niedługo. Pora w takim razie skorzystać z szybkiej podróży. A myślę, że tutaj. To co, tutaj chyba też polecimy na dobry początek. Na początek wejść. Zobaczmy, gdzie to będzie, bo tutaj właśnie mamy te zabudowania, które trochę utrudniają. No chyba, że to będzie... tutaj? Nie, to nie jest do skanowania, przecież to są zawsze właśnie takie charakterystyczne punkty. Zdecydowanie jakoś po tej stronie. Pomyślałem sobie, że na Solar Ptaku na pewno będzie szybciej. No mamy wieżę. O kurde, a tutaj też mamy towarzystwo. Muszę uważać. No, mój Solar Ptak przeszkadza trochę. Dobrze. Kolejne zdjęcie z Vista Point. Na tym jest sporo wież. I wygląda, jakby zrobiono je z dużej wysokości. Z dużej wysokości, czyli jeszcze wyżej? Czekajcie. Najpierw to ja tutaj muszę się rozprawić jeszcze, bo będzie problem. Jeszcze poprawię! Mógłbym go ewentualnie zdominować, ale... no nie, teraz nie ma to sensu. Dobra. Po problemie, tylko że... to chyba jeszcze nie wszystko. Wow, wow. A, tu jest jeszcze drugi. Oj, niedobrze. Wiecie co, ja jeszcze tylko się zatrzymam tutaj i przeskanuję to miejsce. Bo się zacząłem zastanawiać, czy czegoś tutaj dodatkowego nie ma, ale tylko skrzynki, tak? Tam na dole. I ten Solar Ptak, którego pokonałem po prostu. To nie, tutaj nie ma co szukać. No ale, ej, tam mogę się nawet udać i wylądować. No dobra, jeśli to ma być wyżej położony punkt, no to wyższego chyba nie widzę w pobliżu. Chyba mogę wylądować tym na wieży. Spróbujmy. Dajmy odpocząć skrzydłom. Okej. Okay. Dobra, to wygląda obiecująco. Może zdjęcie zrobiono gdzieś na tej wieży? To tam musi być, chyba, tak mi się wydaje. Tylko że... mogę jeszcze przejść wyżej? Tam wygląda jak punkt, którego mogę się chwycić. Mamy uchwyt chyba. No dokładnie. Ale... a, to widzę, że normalnie też tutaj mogłem chyba się wspinać. A to nieźle. Na razie spróbujmy tak zrobić.
No chyba faktycznie normalna wspinaczka też tutaj była możliwa, opatrzcie. W sumie ma to sens. Bo gdybyśmy musieli z tym Vista Point poczekać aż do dominacji Solar Ptaka, to blokowałoby to te elementy kolekcjonerskie aż do końca gry praktycznie. Dobra, spróbujmy tutaj. Chyba, że stąd. Nie no, to musi być to miejsce właśnie chyba. Ale, jakby jeszcze wyżej. Tu mogę w ogóle przejść. Mamy też kawałek grynszpanu. Chyba jednak lepiej będzie, jeśli ja tutaj skorzystam z tego Solar Ptaka. No nie wiem, dam radę czy nie dam rady? Teraz będzie problem. Robię z tego dobry użytek! Jakbym po prostu uniósł się wyżej i tu się złapał. A wiecie co? Może jednak potrzebujemy tutaj Solar Ptaka, żeby się dostać? No bo nie wiem, czy jest inny sposób. Tam niby na dole coś jest. Jakiś uchwyt. No dobra, nieistotne. Jestem coraz bliżej. Mam to! Tu są jakieś dane. Kolejne współrzędne. Może skrytki? No, to już wiem, dokąd iść. Pięknie. Czyli rzeczywiście mamy to. No i okazuje się, że jakaś nagroda też będzie. No i to, co ciekawe, właśnie na tej wyspie. Proszę bardzo, wszystkie znajdźki zdobyte. Gratulacje, udało się Państwu znaleźć przystanek San Francisco w ramach naszej wycieczki. Wszyscy mamy jakieś początki, dla nas było to w San Francisco. To w tym mieście, założone w 2049 roku przez Elizabeth Sobek i nazwane na cześć jej matki Smiriam Technologies, rozpoczęło swoje pierwsze projekty. Począwszy od prostych dronów ogrodniczych dbających o szkoły i parki, a skończywszy na systemach monitorowania zanieczyszczeń, zdołaliśmy oczyścić powietrze, a potem przekuć te sukcesy w globalne inwestycje w ekologiczną robotykę. Z tego względu można powiedzieć, że serca zostawiliśmy w San Francisco. Cieszymy się, że możecie się o tym dowiedzieć z tego przystanku. Dziękujemy za udział w tej wycieczce wraz z nami. Proszę skorzystać z osadzonych współrzędnych. Zaprowadzę Państwa do specjalnej nagrody. A więc to faktycznie wygląda, jakby to był ostatni Vista Point. Że wcześniej nie możemy być może tego odblokować. W każdym razie postępy 96,3%. No i polecimy teraz w tamtym kierunku. Po drodze jeszcze jakieś ognisko, też możemy o to zahaczyć. To i tak niedaleko wszystko się znajduje. A ta nagroda mnie ciekawi, bo ona niby nie występuje na liście nagród, kiedy odpalamy dziennik, a jednak coś rzeczywiście mamy dostać. To jest interesujące. Ciekawie, kurczę, spojrzeć na ten świat z góry. Dobra, czyli tutaj mamy dodatkowy punkt szybkiej podróży już odblokowany. Teraz lecimy dalej. Tu jeszcze siedlisko kłorogów. No dobra, odwiedzimy jeszcze te miejsca, czemu by nie. Nie będzie i tak już zbyt wiele okazji, żeby jeszcze poeksplorować. No, pomijam może te momenty, kiedy będziemy nadrabiać jeszcze te zapisy tekstowe z otwartego świata. Bo mam ich jeszcze całkiem sporo do nadrobienia. Tutaj jeszcze też schronienie, musiałbym bardzo nisko się ustawić. A nie, już mam nawet wszystko odkryte, tak? Zdecydowanie. No i teraz możemy już ruszać do celu tej misji. Bo tu mamy jeszcze jakąś maszynę, ale to się nie interesuje teraz tym. Nie przejmujmy się przynajmniej. Jestem wykryty, ale to nie problem. Na tę chwilę przynajmniej. Nagroda będzie na plaży? Dobrze. Jestem blisko współrzędnych skrytki z Vista Point. Chyba tutaj będziemy musieli się dostać, tak? Czy nie? Zaraz zobaczymy.
Okej, mamy safe. Uspokoję oddech. Pomyślę o tym, co dalej. Pamiątka i wiadomość od Elizabeth. Dzień dobry, jestem dr Elizabeth Sobek. Dziękuję za ukończenie wycieczki po Vista Point. Mam nadzieję, że dzięki niej rozumiesz, co robimy w Miriam Technologies oraz dlaczego nasza praca jest tak ważna. Jak widzisz, życie jest kruche. Zaś moja matka mówiła, że potrzebuje ono naszego wsparcia, troski i miłości. Mam nadzieję, że ten przekaz, misja Miriam, znaczy dla ciebie tyle, co dla mnie. Tak, Elizabeth. Dziękuję. A to miła nagroda. Wiadomość od Elizabeth Sobek. Czyli w skrzyni mieliśmy tę wiadomość, a nie w sejfie, co ciekawe. No, ale to finalnie oznacza, że ukończyliśmy ten temat i tutaj mieliśmy ten ostatni zapis dźwiękowy. No, trzy pozostałe to raczej w misji fabularnej bym oczekiwał. Jeszcze zobaczymy. To co? Tutaj prawie wszystko. Tak naprawdę zostało jeszcze odwiedzić to nieznane schronienie. I poza tym chyba nic więcej, jeśli chodzi o tę wyspę. Pomijam oczywiście fakt, że nadal tutaj czeka jakaś misja. Ale kurczę, jeśli chodzi o to schronienie, to doskonale pamiętam, jak popłynąłem tam już jakiś czas temu i nie mogłem się właśnie dostać pod górę. No, oznaczało to tyle, że muszę tutaj wlecieć tylko i wyłącznie na Solar Ptaku. Pieszo dostać się tutaj raczej nie możemy. A tak to proszę, nie ma najmniejszego problemu. I podejrzewam, że w takim razie mogę się też spodziewać tutaj jakieś notatki w takim charakterystycznym miejscu. Na pewno mamy grynszpan. I to płytę grynszpanu. Więc rzecz warta uwagi zdecydowanie. Szukamy notatki. Czy będzie tutaj rzeczywiście coś, czy też nie? Na razie niczego nie widzę, ale jest, oczywiście, że jest. Dzień demobilizacji. Wiadomość, dzień rozbrojenia. 10 października 65 roku. Siemka bestio, czekam na przesiadkę między pionkami w San Francisco, zaraz lecę do Columbus, a potem będziemy tłuc boty na linii wschodniej. Siedzę tutaj w ścisku z resztkami oddziału i po prostu ryczę ze śmiechu. Wszyscy patrzą na mnie, jakbym miał atak zespołu pourazowego, ale nie mogę przestać wyobrażać sobie twojej twarzy, kiedy ostatni raz wyszliśmy z Tyndall. Pamiętasz to? Dzień rozbrojenia w 55, jak mijaliśmy tego chudego nerda? Twoja mina mówiła wszystko. Zostawiamy całą bazę w kościstych łapach tego okularnika? Powaga? Ano. Nie mieliśmy wyboru. Żegnaj, ludzka armio. Witaj, robotyczny legionie masowego zniszczenia. I dekadę później jesteśmy tutaj. Nie powiem, mam nadzieję, że jesteś bezpieczna. Znając ciebie, z zamiłowaniem pokazujesz maszynom, kto tu rządzi. To krzepiąca myśl. Fajnie też wiedzieć, że mieliśmy rację. Okularnik i garniaki nad nim nie zapanowali nad maszynami, więc wracamy. Daj im popalić, Ada. Będę robić to samo. Kenneth LePort. Albo inaczej się powinno to pewnie czytać. Mniejsza. No, ale tak jak sądziłem. Zapis tekstowy oczywiście, że musiał tutaj być. Do tego jeszcze parę surowców. No dobra, to myślę, że na koniec jeszcze podejmiemy się napadu maszyn. Jak pamiętacie, zostało mi tutaj jeszcze w bastionie między innymi. Tak więc tutaj się teraz szybko przenieśmy. Wygląda na to, że też muszę przejść na górę, niedaleko miejsca, gdzie rozpoczynaliśmy tutaj zadanie związane z latającym wierzchowcem. Więc tutaj pewnie spotkamy również nasze zleceniodawczynie. Niech twe ostrze będzie sojuszniczka Tenaktu. Nasze twierdze są stare, wykute w skale. Ale skąd ty to wiesz? Byłaś tam? Na dziesiątkę. A, Aloy! Jaka miła odmiana. Czy pancerz Feriki ci służy? Owszem, dziękuję. To ja nie przeszkadzam w dyskusji. Pancerz Feriki już mieliśmy okazję oczywiście sprawdzić. A teraz tutaj idziemy. Możesz kroczyć z dumą. Kto chce zagrać w napad maszyn? Pokaż, co umiesz.
Myślę, że tak jak w poprzednim odcinku szybko się rozprawiliśmy z doświadczonym przeciwnikiem, no to tutaj będzie raczej podobnie. Rozkręćmy tę grę! Niezbyt różnorodna plansza, bym powiedział, no ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Gdzie się ustawić? Na razie na środku. A tutaj... Może dam kłopaka wysoko. I jeszcze węszyciel. Plansza w twoje ręce! Muszę jak zwykle ocenić swoje szanse. Jeden punkt, cztery punkty, dwa i trzy. Najlepiej kłapaka i niszczyciela przydałoby się załatwić. Kłapak, kurczę, tutaj. Ciekawe. Jestem na razie oczywiście za daleko, żeby go zaatakować. Może się na razie przesuńmy po prostu. Powiedzmy, że aż tutaj. Albo nie. Nie aż tak daleko. Zobaczmy. Działaj! No i czy teraz się uda tutaj zaatakować? Cztery punkty będą. Tu minus jeden. No dobra, możemy spróbować. Szkoda, że bokiem nie jestem w stanie, no ale trudno. I przeciążenie. I jedna mniej na planszy. No dobra, a z tej strony z kolei tutaj mamy tego niszczyciela. Oczywiście, że będą mnie atakować tu, na pewno. Ja się wycofam na razie chyba. Chociaż no, niby mogę próbować tutaj się rozprawić, ale to tylko bym wyeliminował tego nornika zwykłego, więc też nie urządza mnie to jakoś super mocno. Nie wiem, czy właśnie na coś takiego się decydować. Może lepiej po prostu byłoby od razu uporać się tutaj. No ale z drugiej strony ja też tutaj jestem warty jeden punkt, jeśli chodzi o tego węszyciela, więc niech będzie. Nawet jak mi zniszczą, to nic się nie stanie. Ta maszyna wypada. No i działaj! O dziwo, mnie nie wykończyli w tym przypadku. Wycofuję się w takim razie. No i przeniosę tutaj nieco bliżej, powiedzmy. Twój ruch. Czyli jednak tam próbują mnie zaatakować. No dobra. Ja się tutaj przesunę. Czas działać! Twoja kolej. Dam radę już go przyciągnąć, byłoby spoko. Minus jeden punkt. O, ciekawe. Trzeba spróbować. Dzięki, pancerzu. Odepchnęłaś mnie. Dobra, i teraz lecimy tutaj. A nie, tu już będzie sprint, niestety. Tylko nie słaby punkt. No, niestety, stary. Sprawa załatwiona. Wygrałaś tę grę. Zemszczę się jeszcze. Poprosimy drugą planszę. Rewelacyjny jest ten zestaw trzeci. Dobrze, zaczynajmy. Sama ta kombinacja burzoptaka i kłapaka robi wszystko. No bo burzoptak wiadomo, że ma ogromne atuty. No a kłapak może przyciągnąć do nas maszynę, która na przykład jest na w jakimś wzniesieniu. Co jest świetną sprawą. Węszyciel. Moim następnym ruchem będzie... Plansza w twoje ręce! Czyli tutaj najważniejsze rozprawić się z muszlokłapem. Ja już tu mogę ewentualnie zaatakować, tylko wiecie, no wtedy oczywiście... będę na pozycji takiej, że on może mi oddać. Co nie do końca mi odpowiada, więc może powinienem się na razie jeszcze wstrzymać z tym atakiem.
Chyba tak zrobię. Ja się tylko tutaj ustawię. I nie wiem, może jeszcze tu? Muszę nad tym pomyśleć. Działaj! O kurczę, teraz chyba kilka maszyn załatwię. Właściwie to dwie. Dobra, czyli tutaj będzie najlepiej. Żegnamy się z nią. A z tej strony? Aha, z tej strony nie zrobię tak, jakbym chciał. Jedyne, co mogę zrobić, to tutaj zaatakować, ale to niewiele mi da. No bo ja i tak muszę tego muszlokłapa pokonać. Tyle mogę zrobić, żeby się pewnie rozprawić się z tobą. No i tak zróbmy. Myśl, chłopie, myśl. Dzięki temu tylko jedna maszyna mu została i tyle. Muszę nad tym pomyśleć. Została mi jedna maszyna. Muszę dobrze jej użyć. Twoja kolej. No i już tylko formalność. Przyfarciłaś. Wygrywasz. W momencie, jak mu ostatnia maszyna została, to wiadomo było, jak to się skończy. Zobaczymy tu. Gotowa? Ależ to się teraz szybko, kurczę, załatwia te sprawy, co? Jeszcze raz to samo ustawienie, myślę. Oj, pomyliłem się. No i działaj! Ale wiecie, dzięki temu, że się pomyliłem, to mój przeciwnik teraz tutaj jak najszybciej próbował się dostać. Może to było dobre ustawić taki wabik. No tutaj skałokrusza i tak muszę załatwić, no. Ale jak tak się nadziali tutaj, to proszę bardzo, to jest dla mnie idealny prezent. Nie mam dziś szczęścia. Rewelka absolutna. Uznajmy twoją wygraną. A oto trofeum za wygranie na każdej planszy. To była szybka rozgrywka. No i już po wszystkim. Zagrajmy jeszcze kiedyś. Pogromczyni regali. Czyli jeszcze tylko jeden doświadczony gracz w napad maszyn mi został. Pewnie zajmiemy się nim może w następnym odcinku. No a do tego jeszcze później ta ostateczna graczka na arenie. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o tę minigierkę. Póki co pożegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przede wszystkim ten smaczek związany z serią God of War. Oczekujcie na kolejne materiały. Cześć!